Hej, hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dawno się w sumie nie odzywałam. Jesteśmy w sypialni, za mną komoda, przyszła już komoda ta dla Aleksa. No i już tutaj mamy jakieś coś tam poukładane, nie wszystkie, jeszcze nie wszystkie ciuszki przyszły, tu mam jeszcze ciuszki do prania. Jeszcze część rzeczy, jeszcze przyjdzie też jedno zamówienie. Może w ogóle dzisiaj też przyjdzie zamówienie z Kapala. Powiem Wam szczerze, że długo to zamówienie z Kapala, może nie tyle, że szło, bo szło chyba tylko od wczoraj, ale było zanim zostało wysłane, o tak może, kompletowane w magazynie, powiedzmy. Ale wiem, że Kapal ma swoje magazyny w Szwecji, Kapal i Newbie, i to może dlatego. No tak jak mówiłam, dawno się do Was nie odzywałam. Dzisiaj myślę, że to będzie vlog kilkudniowy, może dwu, może trzy, nie wiem. Nie wiem, dlatego że u nas zmieniła się kompletnie pogoda. Słuchajcie, 15 stopni, niebo jest zachmurzone, pada. To znaczy takie, to jest taki bardzo drobny deszcz. Ale ja osobiście akurat cieszę się z takiej pogody. Jest naprawdę fajnie, że można otworzyć okno, pooddychać świeżym powietrzem. Podczas tych upałów okna pozamykane, wiecie, tylko te wiatraki w domu, to powietrze nie jest takie do oddychania zbyt dobre. A tutaj fajnie, naprawdę fajnie można pooddychać, fajna pogoda. Podejrzewam, że wiele osób, które przyjechało na przykład teraz, które przyjechało dopiero teraz gdzieś tutaj na wakacje nad morze, no nie będzie z tego zadowolony, bo tak ma być teraz cały tydzień. Ale ja się bardzo, bardzo cieszę. Z innej beczki teraz zastanawiam się, czy zrobić sobie blond już od nasady. Nie mam czasu już na farbowanie trzech tak naprawdę kolorów, nakładanie, i zastanawiam się, czy nie zrobić już sobie, tylko że będę chyba tęskniła, bo ja lubię mieć ten tutaj przy twarzy ciemny. Zobaczymy, zastanawiam się. Od wczoraj mi to chodzi cały czas po głowie. Muszę też zrobić sobie tak paznokcie u rąk, u stóp. To zrobię chyba dzisiaj. Zastanawiam się, czy robić jeszcze takie, czy już po prostu jak gdyby zrobić takie krótkie do szpitala. Nie wiem, też muszę już to przemyśleć, dlatego że ogólnie mój termin jest już bardzo, bardzo blisko. No i się właśnie zastanawiam, bo do szpitala robiłabym takie po prostu bezbarwne. No i krótkie. I powiem Wam też, że a propos, pamiętam, że jak byłam w ciąży z Alankiem, to miałam takie bardzo napuchnięte ciążowe usta. Teraz aż takich w sumie nie mam. Teraz jest rado, też to też może jestem troszeczkę bardziej przypuchnięta, ale aż takich nie mam, ale ziewam. No dobra, to będzie tyle na chwilę obecną. Nie wiem, co będziemy właśnie dzisiaj robić. Zobaczymy. A teraz żegnam się. Do później. Ok, przychodzę później. Paznokcie już tak u rąk. Słuchajcie, jednak stwierdziłam, że po prostu musiałam dorobić i tutaj jak gdyby wyrównać te paznokcie, dlatego że moje paznokcie naturalnie rosną w dół. Ja je muszę tak, bo tak jak na przykład ten, jego też powinnam już naprawić, bo on idzie w dół. A ja je wtedy muszę nadbudowywać i bardziej tworzyć takie, żeby były proste. No i to musiałam zrobić na tej, na prawej swojej ręce. Stopy tylko musiałam zrobić nowe. Tu już nie widzę swoich stóp. W ogóle sukienka jest cała w oliwce tutaj, co maluje brzuch. Maluje brzuch, co ja w ogóle mówię. A na stopach mam od Semilaka Sleeping Beauty. Bardzo lubię w sumie na wakacje właśnie ten kolorek na stopy, już na dłoni też. Jest teraz godzina 13, ja dopiero będę piła kawę i pokażę Wam, słuchajcie, to jest moja w ogóle ukochana kawa. Jeżeli lubicie kremowe kawy rozpuszczalne, to spróbujcie tej, ona jest taka, no taka delikatna, taka kremowa, naprawdę wszystkie inne się chowają. Ja tam akurat kupuję w Biedronce Chibo Gold krema. Dobra, to czas na kawkę. Przyszło, słuchajcie, zamówienie tutaj z Newbie. To jest moje pierwsze zamówienie. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj skarpeteczki są z Kapala.
No i byłam ciekawa, czy wiecie, czy zachwycę się tym Newbie tak jak wszyscy, bo nic wcześniej, no tutaj jak gdyby sklepu Newbie nie ma, tylko przez internet. Ale no, piękna i w dotyku ten materiał. I powiem Wam szczerze, że tak. Tutaj mam te trzy, są z Newbie. To jest jedna rzecz z Kapala. Jest różnica w ogóle w jakości materiałów. Te są o wiele fajniejsze, takie przytulniejsze, delikatniejsze, fajniejsze wydaje mi się. Także pierwsze, ale na pewno nie ostatnie. Ostatnio też odkryłam, że Next tutaj ma stronkę w Polsce i też mają rewelacyjne właśnie rzeczy. Także teraz przerzucam się właśnie chyba na Newbie i na Next. Next pierwsze zamówienie zrobię takie próbne. Jak mi się spodoba, to też będę zamawiała właśnie więcej. Pokazywałam Wam ostatnio te moje klapki. Ale wiecie, jak to takie klapki welurowe, no fajnie, że się nie ślizga noga, ale brudzą się one bardzo. Ja je piorę w ten sposób. Tu jest ciepła woda i to mydełko doktora Beckermana do odplamiania. Najpierw natrę tutaj te klapki jeszcze w środku. Ponacieram. Oczywiście za chwilę zrobię to dokładniej i zostawię to mydło tutaj i przez chwilę to tak sobie poleży, później to poszoruję szczoteczką, no i pokażę Wam zresztą, ale będą jak nowe. Suszymy na balkonie, na słoneczku. Obecnie to są moje najlepsze buty, dlatego że są tutaj bardzo szerokie, przez co wygodnie. Nie trzeba się schylać, żeby założyć. Rewelacje polecam dla kobiet w zaawansowanej ciąży. Takie właśnie szerokie kapciuszki. Był pan kurier i przyniósł taką malutką paczuszkę. Zobaczcie, jak piękny kartonik. Kokonik, takie opakowanie, otwieramy, a w środku takie piękności, czekamy na Ciebie, kruszynko, kokonik, kruszynko, dobrze powiedziane. Tutaj mamy tak, rabat 10% dla obserwatorów kokonika, 10% na wszystko, czyli jak wpiszecie kokosen 10, to dostaniecie 10% na cały asortyment na stronie. Tutaj mamy ulotkę oraz opisane zalety. Oj. Opisane zalety, dlaczego warto używać kokonik. Możecie sobie tutaj zastopować i przeczytać, w czym on może Wam pomóc. Wiem, wśród moich znajomych, powiem Wam szczerze, że kokonik taki pomógł w dłuższym i spokojniejszym śnie właśnie dziecka. I ja się zastanawiałam, czy nabyć taki kokonik, dlatego że mam śpiworek ten z otworami. Ale na początku chyba taki kokonik jest lepszy, dlatego że no przede wszystkim ma mniejszy rozmiar i krępuje tutaj całe, w sensie też rączki dziecka. Właśnie ja mam od marki Kokonik, tu pokażę Wam od razu skład, bawełna 92, elastan 8% i mój jest przepięknym wzorze, taka właśnie polska łąka, widzicie, ślicznie tutaj też mamy logo. Podlinkuję Wam ich Instagram, stronkę, odpinane tutaj od góry, od dołu też do przewijania. Tutaj u góry mamy z zabezpieczeniem, żeby nie gryzło dzieciaczka, także tak się prezentuje. Prześliczny i powiem Wam szczerze, że on jest naprawdę, naprawdę malutki. Także bardzo dziękujemy Marce Kokonik też za ekspresową wysyłkę. Wczoraj wysyłka, dzisiaj kokon był już u mnie. Dziękujemy. Ok, ja jestem już z powrotem. Zrobiło się już późno, bo jest już, no właściwie na dworze i cały czas jest jasno, ale godzina jest zaraz w sumie niedługo 10. Mieliśmy, słuchajcie, gości.
Także ja zazwyczaj, jak mamy gości, to oczywiście nic nie nagrywam. Nie chciałabym jak gdyby kogoś też krępować aparatem, bo to, że ja jak gdyby nie mam problemu z występowaniem, to nie oznacza, że ludzie z mojego otoczenia tego chcą. Z reguły nie chcą, bo się krępują. No i co? No i właśnie sobie tak siedzieliśmy. I to tyle. To tyle z dzisiejszego dnia. Będę nagrywała dla Was dalej. Jutro, może jeszcze pojutrze. Pozdrawiam.